Dumni Amerykanie z roku 1997 to trzeci tom z serii Kaznodzieja autorstwa Garta Enisa do rysunków Steve'a Dillona, ewentualnie piąty, jeżeli wziąć pod uwagę, że pierwsze dwa były podzielone na dwie odrębne części. Trzeba powiedzieć, że po dwóch znakomitych odcinkach, które omawiałem już wcześniej, teraz pora na coś wyraźnie słabszego. W tomie tym autor doprowadza do końca wątek rozpoczęty w poprzednim tomie. Związany z odbiciem Cassidiego z rąk Messie stara. Na marginesie pojawia się jednak wiele wątków odwołujących się do przeszłości bohaterów, co jest zrozumiałym zabiegiem, mającym na celu stopniowe pogłębienie rysu psychologicznego postaci. Problem w tym, że wiele z tego, co obserwujemy, niewiele do tego rysu wnosi. Już na samym początku mamy opowieść o ojcu Jesse'ego z czasów jego służby w Wietnamie. To taka Śmieszno-straszna historia o jednym dupku, Marfim, przez którego zginął przyjaciel bohatera, za co następnie trzeba go było przykładnie ukarać. Tymczasem Messier Star przekonuje się, że nie da się zabić Cassidiego, który, jak nam wiadomo, jest wampirem i jest nieśmiertelny. Star sprowadza więc speca od mokrej roboty, Frankiego, który miał niedawno przykrą przygodę, gdy jacyś rosyjscy gangsterzy obcięli mu jaja. Nie jest on tu jedynym mężczyzną po przejściach, bo jak pamiętamy z poprzedniego odcinka, star został zgwałcony analnie i z tego powodu ma teraz problemy w życiu seksualnym. Frankie rozpoczyna metodyczne masakrowanie Cassidyego. co jest widowiskowe, ale jak wiemy z góry bezcelowe. Cały ten motyw zabijania kogoś, kto nie może być zabity, jest do pewnego stopnia zabawny. Choć to taka trochę makabra dla samej makabry, bo nie prowadzi do niczego konkretnego. Cały tom zresztą sprawia wrażenie, jakby autor miał dużo czasu. Nie ma tu żadnego pośpiechu, by pchać akcję do przodu. Mamy więc scenę kolacji przy świecach Jessiego i Tulip. I wiele innych rozmów, które nie prowadzą donikąd, ani do, nie dostarczają nam żadnej informacji potrzebnych do zrozumienia czegokolwiek. W ogóle to relacja między Jessim i Tulip. Zaczyna tu być przesadnie pełna czułości, co nie pasuje moim zdaniem do klimatu reszty komiksu. Ja rozumiem, że oni się kochają, ale wolałem, gdy było jakieś napięcie między nimi. Teraz pomału zamieniają się w stare, dobre małżeństwo. Tymczasem do Masady przybywa mózg całej organizacji Grala, wszechojciec, który jest monstrualnym i pozbawionym uczuć potworem, którego trzeba wynieść z samolotu, bo sam nie chodzi. Wszechojciec przypomina chwilami Grubasa z filmu Sens życia według Monty Pythona, bo stale je i wymiotuje. Przywozi on też, przywozi on też ze sobą chłopaka, który jest bezpośrednim potomkiem Jezusa Chrystusa, jako że jednym z celów grala, poza sprawowaniem kontroli nad światem, jest ochrona tzw. krwi królewskiej, której początek... Dał Zbawiciel. Jest to teoria stworzona w głośnej książce Święty Graal Święta Krew z roku 1982, która następnie została rozpropagowana przez Dana Browna przy okazji jego kodu Leonarda da Vinci. Tutaj zostaje wyszydzona, bo ów potomek Jezusa na skutek daleko posuniętego chowu wsobnego jest kompletnym debilem. Jesse wdziera się samotnie do Masady gdzie dowiaduje się, że wszech ojciec to jego odległy kuzyn i członek straszliwej rodziny, którą wcześniej pozabijał. W tym momencie pojawia się święty od morderców. I razem odnajdują Anioła, którego dzieckiem jest Genesis. Jest on pozbawiony wzroku i więziony przez Gerala. Następnie święty od morderców robi to, w czym jest najlepszy, czyli dokonuje ogólnej masakry. W której ostatecznie ginie i wszech ojciec, i potomek Jezusa. Pierwszy spada z dużej wysokości, a drugi zostaje przygnieciony pierwszym. Cassidy zostaje więc uwolniony, i w zasadzie na tym akcja to mu się kończy. Przez kolejne 50 stron obserwujemy, jak opowiada on Jesse'emu historię swojego życia. Jak był bojownikiem Ira w czasie powstania wielkanocnego w Dublinie, ale starszy brat uświadamia mu, że nie warto nadstawiać dla nikogo karku. Potem gryzie go wampir i sam zamienia się w wampira. Przenosi się do Nowego Jorku, gdzie staje się człowiekiem miejscowego irlandzkiego gangstera. Wszystko to ma w sobie duży potencjał, ale ten potencjał przynajmniej na tym etapie nie zostaje w żaden sposób zrealizowany. Opowieść o człowieku, który odkrywa, że jest nieśmiertelny i może być wiecznie młody, powinna być ekscytująca, ale zamiast tego obserwujemy jakąś smutną historię o samotności i starzeniu się przyjaciół. Także w tych scenach irlandzkich czujemy, że autor miał potrzebę wypowiedzenia się na temat historii własnego kraju, oczywiście zajmując kontrowersyjną pozycję w tej dyskusji. Nie do końca to jednak pasuje do reszty. To nie jest za poważne. Za mało tu bluźnierstw i okrucieństwa, do jakiego przyzwyczaił nas Enis. Także relacje między głównymi bohaterami stają się za bardzo stonowane. Nie chcemy oglądać Cassidiego gapiącego się bez celu w dal ze szczytu Empire State Building i filozofującego na temat miejsca człowieka we wszechświecie. Ta postać od początku była zbudowana inaczej: jako nieskrępowany niczym świr, przegryzający ludziom szyję i mający zawsze coś wulgarnego do powiedzenia. Miejmy nadzieję, że ta wulgarność powróci jeszcze w kolejnych tomach. Weźmy się teraz najbardziej widowiskowym rysunkom. Wizualnie mam wrażenie, że najlepiej prezentuje się tu środkowa część opowieści. Na początku, na przykład, ten moment wysadzenia w powietrze kolegi uzyskany jest głównie czerwonym kolorem. Sceny walki z tymi takimi ninja są bardzo przeciętne, a, a ten rysunek skaczącej tulip nierealistyczny. Na szczęście. Potem jest już trochę lepiej. Na przykład ten rysunek wszechojca i twarzy i całej sylwetki jest moim zdaniem super. Bardzo podoba mi się to ujęcie tutaj bohatera, bardzo filmowe. Tu mamy świetny, wyjątkowo duże Duży rysunek głowy Jess'ego z dobrze widocznym zarostem. Potem mamy z kolei duże zbliżenie świętego od morderców. I tego samego w akcji. Bardzo efektownie wyglądają rysunki anioła, zwłaszcza w tym miejscu. Mam wrażenie, że to taki highlight tego albumu. Natomiast potem wszystkie te sceny z przeszłości Cassidy'ego są już mniej interesujące. Z wyjątkiem tego tutaj przedstawiającego atak wampira.